Siemaneczko, Mexicano TV was dzisiaj zadziwi. Słuchajcie, no chciałem wam to pokazać. Oto jest nowo powstały plac zabaw na Meksyku. Także dostęp jest elegancki. To jest wszystko nowiutkie, zrobione w tym roku, znaczy w tamtym roku. Także zaraz wam pokażę co. Jest piaskownica dla dzieci, nawet z siedzeniami. Więc super to wygląda. Są oczywiście ławki, kosze i tak dalej, zaraz pokażę wam mniej więcej. No jest wspaniała zjeżdżalnia dla dzieciaków. No tak, także dorosłych zapraszam latem z dziećmi tutaj, bo naprawdę jest mnóstwo fajnych atrakcji. To jest chyba do wspinaczki jakieś te rzeczy, te urządzenie, chyba tak. Jak widzicie, kolorowo, ładnie. Proszę bardzo, jest zjeżdżalnia. Dlaczego to pokazuję? Żebyście wiedzieli, co jest na topie u nas. No oczywiście różne takie jakieś dobujania się dla dzieci na tym. Jak widzicie, konik, słonik. No oczywiście, kolejna ławka. No karuzela musi być. Zobaczymy, czy chodzi. Chodzi karuzela, oczywiście, że tak. No. Słuchajcie, pozdrowienia będą przy robieniu golonki, a na razie pokażę wam tylko ten plac zabaw, na który naprawdę zapraszam. No, oczywiście są dwa rodzaje huśtawek. Jedna to chyba taka bardziej bezpieczna, a już taka druga to dla chyba starszych. Nie? O, jakie łańcuchy. O, taki ze srebra, żeby mieć. O, powiesić na szyję, co nie? Żartuję oczywiście. Co dalej? Idziemy dalej, słuchajcie. No jest drzewo, z którego oczywiście gałąź może spaść, złamać się, bo to jest stare drzewo i prosto na huśtawkę polecieć. No ale o tym nie pomyśleli o tym, to nic. No ścianę do wspinaczki dla dzieciaków, no super. Wiecie, kurde, sam bym spróbował, ale podejrzewałem, żebym się wypierdolił chyba z tą ścianą razem. O, patrzcie, to kilka stron jest z tej ściany. No, trzy strony są tej ściany. Ciekawe, czy te same kombinacje są. Nie, inne kombinacje są. No tutaj to ja nie wiem, co to jest. Jak to nazwać, to... No to chyba do majtania się. Ale to, do czego służy, to... To, do czego służy, to ja nie wiem, wiecie? Jest to stabilne. Nie wiem, wiecie co, nie wiem, to tego to nie wiem. No to kretownicę to wiadomo, żeby chodzić po niej, naprawdę solidna, kurde, gruba, no linka bym powiedział, że to jest linka, nie? No, także tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, więc zapraszam na Meksyk. I tych, którzy są z Meksyku, a może nie wszyscy wiedzą, jest to już otwarte, można normalnie przyjść z dziećmi. Jeszcze póki co, to jeszcze można nawet z sankami tu przyjść, nie? Są dwa wyjścia. Także zapraszam serdecznie. Miałem, słuchajcie, nagrywać z Krzyśkiem, ale oczywiście u niego jest poczta zapchana i nie mogę się do niego dodzwonić, nie? Stałem teraz u niego pod bramką, jak widzicie, tutaj o, jest jego dom. Stałem u niego pod bramką, krzyczałem, zdajcie, monitoring mają. Macie, tutaj jeszcze drugie wyjście jest. W razie co? Krzyczałem, stałem pod bramką, ale zero odbioru, zero sygnału. No, wiadomo jak to z Krzysztofem. Wczoraj rozmawialiśmy, mówił, że się spotkamy, a dzisiaj ładna pogoda, bo słoneczna. Że się spotkamy, że coś będziemy nagrywać. Natomiast teraz już nie można do niego dodzwonić. A wiem, że w domu jest, bo światło się pali. Ale spróbujemy jeszcze raz. Trzymajcie się, Meksykanu jest tylko jeden i zapraszam na plac zabaw rodziców z dziećmi. No ale chyba i fajkę można, nie wiem, fajki chyba nie można zapalić. Śmietnik jest, ale popielniczki nie ma. No, nie ma popielniczki to, a nie, jest popielniczka. No, to nawet można usiąść się zajarać. No, także zobaczcie jeszcze raz mniej więcej jak to wygląda. No, także zapraszam jeszcze raz. Meksykano jest jeden, spróbujemy się dobić jeszcze do Krzyśka.